Chciał, żebyśmy się pomodlili, przynieśli sobie. Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień, za kolejne dni, kiedy Twoje słowo jest głoszone, kiedy Twój Święty Duch działa przez to. Ojcze, my jesteśmy otwarci, Ojcze, my wiemy, że to, co do nas przychodzi jako Twoje słowo, to zmienia się w nas w objawienie. Ojcze, my okazujemy posłuszeństwo temu objawieniu. Ojcze, my usuwamy każdą przeszkodę z naszych umysłów, z naszych emocji. My w imieniu Jezusa ustanawiamy, że wydamy stukrotny plon tego, co będziemy dziś przyjmować. Amen. Amen. Usiądźmy. Ja chciałbym dzisiaj parę, może takie trzy krótkie poselstwa sobie, wypełnimy sobie ten czas trzema takimi krótszymi nauczaniami. Pierwszą rzeczą, pierwszym nauczaniem będzie to, aby nie ustalać własnych praw. Chciałbym, żebyście sobie notowali albo zapamiętywali, jeśli tak możecie, wersety. Potem sobie je studiowali, modlili się nad nimi. Ewangelia Marka 7,13. I tak. Unieważniacie Słowo Boże przez swoją naukę. Zobaczcie. Czyli można unieważnić Słowo Boże. Są słowa Jezusa. Że unieważniacie Słowo Boże przez swoją naukę. Unieważniacie Słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej. I wiele tym podobnych rzeczy czynicie. Jezus pokazuje, że istnieje coś takiego, istnieje taka siła w człowieku, stymulowana demonicznie, silnie stymulowana demonicznie, że człowiek posiada władzę nad unieważnieniem Bożego Słowa. Człowiek może unieważnić. Dlaczego chcę się od tego zacząć? Ponieważ chcę, żebyśmy zrozumieli, że to na nas ciąży odpowiedzialność odniesienia sukcesu w naszym życiu. To na nas, nie na Bogu. Bo to my posiadamy władzę na tym, aby unieważnić Słowo Boga. Możemy to zrobić. Mamy taką władzę. Nie możemy też zrzucić tutaj winy na diabła. Bo to są słowa Jezusa. On nie zrzuca win na diabła. On nie mówi, diabeł powoduje, że Słowo Boże jest wam wykradane. To diabeł powoduje. Oczywiście sprawcą jest diabeł. To jest sprawca. Sprawca. Tylko nas nie interesuje sprawca. No cóż nam, że my wiemy, kto jest sprawcą. On to robi. No bo ma taką naturę. Ale to ty i ja mu na to pozwalamy lub nie pozwalamy. Czyli on kradnie, bo ja mu na to pozwalam. Lub nie kradnie, gdy mu na to nie pozwalam. Czyli to nie jest wina diabła. To nie wina diabła. To moja wina. I Jezus wyraźnie obciąża odpowiedzialnością człowieka. Mówi to wy postępujecie tak, że unieważniacie Boże Słowo. Co ciekawe, rozprzestrzeniacie tą formułę unieważnienia przez swoją naukę. Czyli w ogóle dalej z tego wersetu wynika, że istnieje cały system szeroko pojętych nauk, które unieważniają Boże Słowo. A więc, idąc dalej, przyjmowanie pewnych nauk jest wystarczające, aby unieważnić Boże Słowo. To wystarczy, że ja coś przyjmuję, co niesie za sobą potencjał unieważnienia Bożego Słowa i mimo, że ja Słowo przyjmuję, to równocześnie przyjmując naukę, w której jest potencjał do unieważnienia, unieważniam to Słowo. Pokażę wam taki przykład tego. Jesteśmy ludźmi wiary, wszyscy. Prezentujemy ruch wiary. I teraz spójrz, wierzysz o coś, o jakąś. Ja w ogóle was wszystkich zachęcam, żebyście przyjeżdżali jednak raz w miesiącu na te warsztaty wiary do Warszawy. Ja was bardzo w ogóle o to proszę. To jest rzecz
w zasadzie jedyna w swoim rodzaju. Zróbmy to, bo to jest cały rok zorganizowany tylko na jednym temacie. Na jednym temacie. To jest temat wiary. Wiary, która jest walutą tutaj na ziemi. Wiecie, o co chodzi. W niebie nam nie będzie potrzebna wiara. W ogóle. Po co ci w niebie wiara, jak będziesz Boga widział? A wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Od momentu, kiedy skończy się twoje życie tutaj na ziemi lub wróci Jezus, bo nie wiemy, czy ty stąd odejdziesz, czy też wróci Jezus wcześniej, nie mamy pojęcia o tym, to w tym, czy w innym, w tym czy w drugim przypadku wiara przestanie być potrzebna. Rozumiecie? Nie będzie też funkcjonowało pojęcie nadziei żadnej. No będziesz miał kontakt z Bogiem. Jedyną rzeczą, która nie przeminie, to jest w ogóle miłość. W ogóle miłość jest rzeczą, która nie jest wieczna. Wiara nie jest wieczna. Wiara to jest na dzisiaj. Tylko, że tutaj na ziemi wiara jest nieodzowną rzeczą, żebyśmy mogli funkcjonować. Bez wiary nie możemy tu zadziałać. Nic nie osiągniemy. Nic. I teraz spójrz. Jesteśmy ruchem wiary, uczymy na temat wiary, idziemy w wierze, prawda? I ty wierzysz o coś. Wierzysz o coś. Jednocześnie, jeżeli ty zaczniesz narzekać na brak tego, automatycznie unieważniasz wiarę. W ogóle klops. Zobacz, co zrobiłeś. Chrystus na krzyżu dokonał potężnej wymiany. Na przykład wymienił chorobę na zdrowie. Klasyka, tego się uczy na szkółkach niedzielnych. Tak? Znamy wymianę krzyżową. W ranach i sińcach Jezusa jest nasze uzdrowienie. Amen. Wszyscy mówią amen w kościołach ewangelikalnych. Kiedy zaczyna dochodzić do osobistego przyjęcia uzdrowienia, zaczynają się schody. Dlaczego? Ponieważ mamy do czynienia już wtedy nie z komfortowym funkcjonowaniem, słuchając kaznodziei wiary, czy też czytając sobie super wersety na temat wiary w Piśmie Świętym, tylko teraz odczuwamy ból, dyskomfort i kłopot w ciele. I zaczynamy żyć nie tym, w co wierzymy, ale tym, co czujemy. Zaczynamy te rzeczy pomnażać. Rozmawiamy o nich, dzielimy się swoim bólem, spotykamy się z ludźmi, mówimy, wiesz, jestem, to jest takie ciekawe stwierdzenie w kościołach ewangelicznych, które mi się bardzo podoba, na takie, to znaczy to jest groteskowo, ja to groteskowo mówię w tej chwili, tak, bo to brzmi w ten sposób, wiesz, jestem w procesie uzdrowienia, ale jeszcze nie widzę efektu, przecież ten człowiek już leży i kwiczy. On już leży i kwiczy. To, co w ogóle on zaprezentował w tej chwili, to nie ma nic wspólnego z wiarą. Nic. Ode mnie nigdy nie. Kiedy ja przyjmowałem uzdrowienie z jakiejkolwiek choroby, małej czy dużej, nikt po mnie się nie poznał. Ludzie, ja kiedy wychodziłem z jakiejś infekcji na przykład w domu i córka przychodziła do mnie i mówiła tak, tato, zagramy w Chińczyka? Ja mówię, oczywiście. Mi się te pionki, człowieku, podwajały przed oczyma. Rozumiesz, o co chodzi? Ale ja nie powiedziałem mojej córce, nie zagramy w Chińczyka, bo ja chory jestem, córuś. Jutro zagramy sobie w Chińczyka. A wiesz dlaczego? Tak nie powiedziałem? Bo ja nigdy nie zaprzeczę temu, w co wierzę. Skoro nie zaprzeczam ustami, umysłem, to nie zaprzeczę ustami. Poniosę ofiarę. Poniosę ofiarę. Jaki będę miał efekt? Jutro rano wstanę bez infekcji. Aleluja. Ale jeżeli ja nie zagram z nią tego Chińczyka dziś, to infekcja będzie drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty dzień. I na moją wiarę można nasrać. I tyle. I spuścić w kiblu. Tyle będzie warta. Księga Hioba o tym mówi. Że wiara człowieka, który nie postępuje w sposób pobożny, czyli bezbożny, działa, w sposób bezbożny działa, jest jak babie lato. Ulatuje. Już powierzę. Co zrobiłem? Przyjąłem jakąś naukę. Naukę taką na przykład prospołeczną, prawda? Taką działającą w społeczeństwie, że ja jestem człowiekiem i mam prawo do tego, aby dzielić się swoim bólem. Taką naukę przyjąłem. Co zrobiłem za pomocą przyjęcia tej nauki? Unieważniłem słowo. I koniec po mnie. Ale Jezus o tym powiedział 2000 lat temu. Mówi, ludzie, to jest stare jak diabeł i brzydkie jak grzech.
Nauką swoją unieważniacie prawdy. Czyli nauką, którą przyjęliście. Te słowo nauką swoją to nie oznacza, że tą, którą ty wytwarzasz, tylko tą, którą ty obracasz. Zobacz, jakie to jest proste dla człowieka. Ja chcę, żebyście zrozumieli powagę sytuacji. Wiele rzeczy możecie przyjąć od Ducha Świętego i bardzo łatwo możecie je utracić. Umkną wam, przelecą przez palce. Jeżeli nie chcecie tak żyć, to słuchajcie uważnie tego, o czym dziś mówię. Księga Izajasza 51,4. Księga Izajasza 51,4. Mówi tak. Zwróć na mnie uwagę, mówi Bóg. Mój ludu i słuchaj mnie, mój narodzie. Bo ode mnie wyjdzie nauka, a moje prawo stanie się światłem ludu. Ode mnie wyjdzie nauka i moje światło. Bóg w ogóle nie jest tolerancyjny. Ten obraz tolerancyjnego Boga, który mówi tak, rozumiem cię, to jest fikcja literacka. Ja też tak myślałem przez wiele lat. Mi się pomyliło. Mi się zdawało, że miłość to polega na tym, że Bóg mnie rozumie. Ale miłość nie na tym polega Boga do mnie, że Bóg mnie rozumie. Bóg mnie w ogóle nie rozumie. Bóg mnie nie rozumie w ogóle. O co ci chodzi, mówi do mnie. Jezus w ogóle nie rozumiał ludzi, którzy nie wierzyli. On ich miał po kokardkę. On cały czas mówi, ile z wami jeszcze będę? Ludu bez wiary. Dlaczego jego tak to wpijało? Czemu on sobie śpi na łodzi, tak? I go wpienia, bo oni go obudzili. A oni mówią, płyniemy. A on właśnie, rozumiesz, łapał sobie najgłębszą fazę snu. I on mówi, ale o co wam chodzi? Panie, płyniemy. No ile z wami będę jeszcze? Czemu wiary nie macie? Przeszkadza wam sztorm? Usta jest grom. Czego cię uczę tyle lat, Piotrze? Czego cię uczę, Janie? Jakie przykłady ci daję, Jakubie? Stoisz i strasz w gacie, zamiast powiedzieć to Boże, milcz! Co zrobiłeś? Unieważniłeś moje słowa! Po czym wstał, powiedział milcz i poszedł spać. Więc nie mów, że Bóg cię rozumie. Bo Bóg to jest Jezus. W ogóle jak czytasz o Jezusie, to o Bogu czytasz. Nie znamy innego Boga, tylko Jezusa. Więcej, nigdy się inny Bóg nie objawił tylko w Chrystusie. Inaczej się Bóg nie objawił. Rozumiecie? Nigdy. Nigdy. Bóg to jest Jezus. On mówi, kiedy patrzysz na mnie, widzisz Ojca. Ojciec tak przeżywa, Ojciec tak doświadcza, tak jest Ojciec. To nie jest inny, to nie jest inna postać. I teraz On mówi tak, ode mnie wychodzi nauka. Ludu mój, ode mnie wychodzą prawidła. Nie próbujcie tego obejść. Nie mówcie, że jesteście pod łaską i w związku z tym, tak, macie jakieś inne koncepcje. Jeszcze raz powtarzam. Łaska, ona uzdalnia nas do tego, do czego prawo nas nie uzdolniło. Prawo dało nam wytyczne, ale nie zrobiło nic, co by dało nam moc. Rozumiecie? Łaska dała nam moc. Bóg mówi, kocham cię, przyjmuję cię za darmo do nieba. Nie potrzebujesz na to zapracować i obdarowuję cię mocą, abyś mógł miażdżyć głowę diabłu tu na ziemi. A nie, żebyś chodził jak hipis i mówił, że jestem pod łaską. To nie jest bycie pod łaską, to jest bycie na LSD. Rozumiesz? Tak się na pigułach chodzi. A nie pod łaską. Ty, weź Jezusowi się przyjrzyj. Jezus tak nie chodził.
On nie mówił do nich, wszystko będzie super, wszystko będzie pięknie. Wiesz, o co chodzi? W ogóle... Ja się zastanawiam czasami, Biblia jest tania. Naprawdę, Biblię można tanio kupić, nie? Ja jestem w ogóle fanem Biblii. A za darmo niektórzy rozdają Biblię też. Mamy kartony, jak ktoś potrzebuje, mamy kartony Biblii. Nowych Testamentów, w ogóle za darmo. Ludzie by wzięli i by poczytali. Nie. Bo on ma własne prawa. On jest pod łaską. Tadek Mazowiecki tak robił w ogóle. Mi się przypomina z telewizji. W ogóle, człowieku. To nie o to chodzi. Ludzie, łaska mnie uzdolniła. Łaska mnie... Powiedzieć wam, jak mnie łaska uzdolniła? Jak przed nawróceniem ktoś występował przeciwko mojemu życiu, zdrowiu, w ogóle coś tam chciał ode mnie, nie takiego, co ja bym chciał mu dać. To ja reagowałem na tego człowieka agresją. Przyjechał do mnie mój kolega i mówi do mnie tak. Znaczy mówi. Widać było po nim, że go zlepi. Stłukli go gdzieś tam. Nie za bardzo go stłukli, tak go stłukli średnio. No tak stoi, ma podbite oko, trochę zakrwawiony, mówi do mnie, Artur, zleli mnie tam i tam. Ja mówię, to nie jest problem, przyjdziemy. Co zrobiliśmy najpierw? Zeszliśmy na dół do siłowni, wzięliśmy gryfy. Gryfy, metalowe gryfy. Dwa krótkie i sztangę taką łamaną krótką. I pojechaliśmy z tym samochodem i katowaliśmy tym ludzi. Rozumiecie? Katowaliśmy ludzi. Potem się nawraca. I ze mnie nie znika chęć reakcji złem na zło. Ale wiecie co mam? Łaskę. Jestem w stanie stanąć nad tym i powiedzieć do diabła no. No. Łaska mnie uzdolniła. Z czasem ta łaska zaczęła wyrzucać ze mnie wszystkie złe emocje, czyścić mi umysł miesiąc po miesiącu i rok po roku i z bandyty zrobiła baranka. I dzisiaj umiem życie położyć i nigdy go nie będę odbierał. Ale łaska nie zrobiła ze mnie naćpanego hipisa. Mówiącego, jestem pod łaską, będę żył tak, jak będę uważał. Nie. Łaska nie uzdalnia cię do tego, żebyś żył, jak uważasz. Łaska uzdalnia cię do tego, żebyś uznał, że Bóg ma ostatnie zdanie, że jest tylko Jego racja, że jest tylko Jego prawda. Ja nie uznawałem żadnych autorytetów. Żadnych. Moje klęknięcie przed Jezusem i uznanie Go jako Pana. Ludzie, to nie było dla mnie, że o, mam Jezusika w kieszeni. O, Jezusika teraz mam. Wiecie, o co chodzi? O, Jezusik przyszedł do mnie, teraz Jezusik będzie chodził na smyczy u Arturka. Nie. Ja zgołem swoje kolana przed Jezusem i założyłem sobie obroże na szyję. To jest mój Pan. Jak mój Pan mówi stój, to stoję. Jak mówi leż, to leżę. I robię to w miłości. I do głowy mi nie przyjdzie, że jak mój Pan mówi sieć, to żebym się ruszył. Jestem pod łaską. To jest łaska. Mam Pana. Sam Go sobie przyjąłem. Nikt mnie nie zmusił. On mi nie kazał. Rozumiesz? Jak w U jest napisane, że On niewolników powiódł. Rozumiecie, ludzie? To jest łaska. W tym możemy żyć i zwyciężać. Moim i Twoim zadaniem jest to, co u Izajasza jest napisane. Zrealizować. Zwrócić uwagę, że tylko od Boga wychodzi nauka. Tak? I słuchać uważnie tego, co ta nauka mówi. Uznać tą naukę za Boga samego. Musisz uznać słowo Boga za Boga.
To nie chodzi, żebyś Biblię uznał za Boga w żadnym wypadku, bo wiesz, że ja tego nie nauczam. Wiesz, że ja nie nauczam tego, żeby literę uznawać za Boga. Nie. Ale jest napisane, że na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Co to znaczy, że Bogiem było Słowo? Ludzie mówią, że tu o Biblię chodzi. Ja mówię, tu nie chodzi o żadną Biblię. To Słowo to jest Jezus, ale jest przedstawione jako Słowo, czyli jest to Boża wypowiedź na każdy temat. To, co zrobił Jezus, to jest Boża wypowiedź. Tak Bóg czuje, tak Bóg myśli, tak Bóg robi, tak jak Jezus sobą zaprezentował. Tak. Tak Bóg chodzi, jak Jezus chodził, tak Bóg je, jak Jezus jadł. Rozumiecie w cudzysłowie? To jest to. Nic innego nie ma w Bogu, niż to, co w Jezusie zostało nam objawione. To jest Słowo. Bóg mówi, patrzcie na Jezusa, dowiecie się o wszystkim, jak ja myślę, czuję, czego ja chcę, czego pragnę. Jak was kocham, jak mi na was zależy. A więc ty musisz uznać naukę Bożą za Boga do twojego życia. Żaden chrześcijanin nie jest w stanie uczciwie powiedzieć, że kocha Boga, ale nie liczy się z Jego nauką. Jezus się przedstawia wyraźnie. Ja jestem droga. I to słowo droga oznacza doktrynę. Ja jestem doktryna. Doktryna. W Grece słowo droga i doktryna to jest jedno słowo. Ja o tym napisałem w artykuł. Jezus to doktryna. Rozumiecie? My nie mamy już praw Synaju. My nie mamy w ogóle zakonu nad sobą. My nie robimy rzeczy, aby nas zasłużyć na przychylność Boga. Nie. Ale w momencie nowego narodzenia zaczyna w nas zamieszkiwać Chrystus, tworzy w nas nową naturę wewnętrznego człowieka i od tego momentu, tak, nauka Boga staje się dla nas konstytucją. Czy to oznacza, że jeżeli ty od niej odchodzisz, to Bóg cię nie kocha? Absolutnie, on cię dalej kocha, ale już przestaje mieć wpływ. I dziękuję bardzo. Co z tego powiedz, że mnie Bóg kocha, jak ja już w ogóle nie mam Jego obecności i nie mogę w tej obecności się poruszać? No to przepraszam bardzo. Co mi z tego? Co z tego, że ktoś powie, kocham Cię, jak ja tego kogoś nie widzę, nie czuję, nie mam z nim żadnej relacji? Co to jest? No kocham Cię bez przesady. To jest fajne, bo to ładnie brzmi. Tylko funkcjonując w Bożych prawidłach, możemy budować sukces naszego życia. Ludzie, nie łudźmy się, że to jest inaczej. Nie łudźmy się, proszę was. Bo to świat będzie nas zwodził, będzie mówił, nie, to tam proszę cię tutaj, możesz swoje koncepcje zrobić. A będzie świat do ciebie mówił, a kto w ogóle to zostałeś tym chrześcijaninem i co teraz? Teraz dopiero masz. No mnie przychodzą i mówią, no i co teraz? Nie możesz pić, nie możesz spać. Ja mówię, mogę chlać, ćpać, tu dołożyć, wszystko mogę jak najbardziej. Czemu tego nie robisz? A? Ja mówię, wiesz co? Bo zacząłem uważnie słuchać Boga i zmieniły mi się chcenia. Te chcenia zadziałały na moje emocje, na moje myśli. Wiecie? Po prostu. Chcenia. Zwróć uwagę, słuchaj mnie, ode mnie wyjdzie nauka, moje prawo stanie się światłem ludów. Izajasz. Słuchaj mnie, to jest apel Boga, słuchaj mnie. Ja teraz w niedzielę mówiłem u nas w kościele na temat błogosławieństwa i przekleństwa. Pokazałem ludziom prostą rzecz. Ludzie w ogóle myślą, że jak oni się narodzili z Bożego Ducha, to już nigdy w życiu oni nie wejdą w żadne w ogóle zakamarki. Tak ludzie myślą. Ja mówię, człowieku, zobacz, w jakim stanie jest Kościół w ogóle w Polsce. Człowieku, zobacz, gdzie oni są, w jakich oni kazamatach siedzą ci ludzie. Zobacz w ogóle, spójrz na realia. Z dna więzień życiowych krzyczą, że są zwycięzcami. Ty. Siedzą w kanałach. Małżeństwa są w takim samym stanie w kościele, jak na świecie, albo w gorszym. Bo jeszcze, proszę ciebie, się piją Bibliami w domu. Tak? Na świecie ludzie się nie piją Bibliami. Proszę ciebie, się normalnie pięścią układają, jak normalnie w małżeństwie. Rozumiesz? A tutaj nie, bo tutaj po Bożemu, oni się słowem biją. Wiem, bo miłem żonę słowem. No.
Kurze, chciałem, żeby otwierałem na liście do Efezjan, to dzisiaj podkreślałem różowym flamastrem, że żona powinna być posłuszna mężowi swojemu i kładłem tam, gdzie ścierać kurze miała. Człowieku, rozumiem. Bo jeszcze nie wyszedłem przy ciebie z systemu manipulacji, która rządziła w moim życiu w świecie. Tak? A któregoś dnia ona do mnie przyszła po tej akcji i mówi do mnie tak: ja będę posłuszna tobie, tak? Ale wtedy, jak będziesz mnie kochał jak Chrystus Kościół. Przeczytała ten list do Efezjan. Tylko parę zdań dalej. Na to nie liczyłem w tym stanie mojego umysłu. Że dotrze do sedna sprawy w ogóle. Zwróć uwagę, mówi Bóg. Na tym się skup. Na mojej nauce się skup. Na mojej, na moich prawach. Na moich zasadach. Na moich regułach. Niech Pismo Święte będzie tym, czym ono jest. To jest w ogóle, niech komora będzie tym, czym ona jest. Zbieraj informacje, przetwarzaj informacje. Nie bądź arogantem wobec poznania. Szukaj mojego zdania. Mojego zdania. Szukaj mojego zdania w tych wszystkich sprawach. Ludzie, ja szukam Bożego zdania. Jakie jest Boże zdanie? W tej dziedzinie. Ja jeżeli mam nieznaną dziedzinę w życiu, to najpierw szukam Bożego zdania na ten temat. Panie Boże, jakie jest Twoje zdanie? Ja nie lecę, mówię, Duch Święty mnie prowadzi. Ja patrzę na ludzi, jakich Duch Święty prowadzi, ja mówię, Boże. Ten człowiek cały czas żyje w iluzji, tylko Duch Święty prowadzi. Od tej ściany się odbije, od tej. Pu. Ja mówię, no co to jest? Duch Święty. Ja mówię, no Duch Święty, no bez przesady. Ja się odbijałem po różnych ścianach życia i też mówiłem, że mnie Duch Święty prowadzi. Potem w ogóle płakałem, pokutowałem, mówię, Panie Boże, ja wiem, że to nie Ty, że Ty się nie zajmujesz takimi rzeczami, żeby człowieka rzucać w ogóle po ścianach. Żeby człowiek nie wiedział, w którą stronę ma iść. Rozumiesz? Przecież u mnie głupota goniła głupoty kiedyś. Słuchajcie, głupota, a nie da mi się w życiu wytłumaczyć. Co tam mnie będzie mówić i jak będą mi mówić, jak mam Ducha Świętego. Ja wszystko wiem. Wszystko wiem. Potem nikomu nie mówiłem, po prostu jakie porażki odnosiłem. Wstawałem rano, powiedziałem, mam słowo. Widziałem człowieku wszystko. Widziałem w ogóle werset miałem podany z Pisma Świętego, rozumiesz? Stronę. Rozumiesz? Najlepiej kiedyś stronę mam podaną, no nie? I werset na tej stronie. Tak odwracam, nie ma. Mówię, nie ma. Powiem, może gdzie indziej. Wiesz już co robię? Mówię, panie, modlę się, w innych językach się modlę. Może to była inna strona. A może to nie było 54, tylko 45. Szukam na 45. Też nie ma. Rozumiesz, o co chodzi? Też nie ma. Co to jest? Mówię. Co to jest za rzecz? To zwiedzenie się nazywa popularnie. To jest niechęć do przyjmowania prawdy. Ja nie chciałem. Rozumiecie? Byłem uparty. Swoją nauką unieważniałem słowo. Byłem tym mistrzem. Mistrzem. Ludzie, ja sobie miałem, jakie ja miałem metody omijania Bożego Słowa. Miałem taką metodę na dziesięcinę. Zbierałem cały miesiąc dziesięcinę. Zbierałem, ja nie oddawałem od razu zarobionych pieniędzy, tylko ja je zbierałem. Wiecie czemu zbierałem? Bo mogłem z nich podbierać. Nie chodziłem w wierze, tylko jak koniec miesiąca by mi z czegoś brakowało, to ja pożyczałem z tej koperty. Rozumiesz? Pożyczałem z niej. Pożyczałem. Ja uważałem, pożyczam. Nikomu nie mówiłem oczywiście o tym, że ja pożyczam, nie? Kiedyś pamiętam i kiedyś po tych moich pożyczkach, słuchajcie, to się stało moją tradycją. Na przykład oddałem pół dziesięciny, w przyszłym miesiącu przyniosłem resztę. Wiesz, ja tak nie w ogóle byłem lightowy, byłem w ogóle nic się nie działo, wszystko w porządku, wszystko jest dobrze, rozumiesz? Nie ma problemu, mam swoją w ogóle naukę. Oczywiście nie nazywam tego swoją nauką, tylko zgadnijcie, jak? Prowadzenie Boże. No, jaką mam teologię? Jestem Bożym Kościołem, tak? Tak naprawdę też mogę z tej dziesięciny korzystać teraz, no nie ma problemu. W sumie tutaj wszystko, ja sobie wszystko miałem obcykane. Wszystko? I kiedyś czytam sobie księgę Malachiasza. A wtedy byliśmy placówką Spichlerza w Warszawie. Nie? I siedzę sobie na tym Malachiaszu i czytam, a jest sobota, nie? Jest sobota, czytam sobie, zanieść całą dziesięcinę do Spichlerza, a jakbym łopatą głęb dostał. Rozumiesz? Już miał mnie dość. A byłem w kościele, gdzie Spichlerz nazywa, wiesz, no nie?
zanieść całą dzisiaj, ale w ogóle, ja mówię, a ja się w ogóle skurczyłem, człowieku, tak się skurczyłem w tym kole... A my, mówię, o Boże, dobrze, już nie będę pożyczał się z tej koperty nigdy. Czy ja się bałem, że Bóg mnie coś zrobi złego? Nie, to nie chodziło, że ja się bałem, ja zrozumiałem, tak, że ja mam jakąś własną naukę, którą unieważniam słowo. Bo mówił, rób to, człowieku. Przecież masz do tego możliwości. Rozumiesz? A ja nie ufałem temu Bogu, że to, co On mówi, to jest dobre. A On jest dobry. To jest Ojciec Twój. I nigdy Cię nie wprowadzi w maliny. I nigdy nie spowoduje, że Twoje życie upadnie. Nigdy. Bo On chce Twojego dobra, Twojego szczęścia. Jemu do głowy nie przychodzi, żeby Cię zmanipulować, żeby coś Ci odebrać. Ale zobacz, co można robić. Własną nauką niwelować tą potęgę miłości. Tą siłę z nieba. I nazywać to jeszcze Jego prowadzeniem. Rozumiecie, o co chodzi? A Pan mnie prowadzi. Ja mówię, jesteś idiotą. Po prostu nie prowadzi Cię tak Pan. Nie prowadzi tak Pan, bo Pan prowadzi tak, jak powiedział. Pan jest, w ogóle ludzie, jednym z atrybutów Boga jest, wiecie co? Jest niezmienny. Niezmienny, pamiętajcie, niezmienny. Wiecie, dlaczego możemy się opierać na Bogu? Bo jest niezmienny, On nie zmienia zdania. To nie jest chaotyczna postać, że On raz powie tak, raz powie tak. Nawet jeżeli czytając Biblię widzisz sprzeczności różne, rozumiesz? To nie możesz zrobić założenia, że są to sprzeczności związane z tym, że On jest sprzeczny. Tylko musisz zrobić założenie, tak? Że zadziałał czynnik ludzki, na przykład, tak? I że są złe interpretacje albo złe tłumaczenia, rozumiesz? Albo ludzie, którzy to spisywali, też zadziałali w ciele gdzieś. I musisz w ogóle w Duchu Świętym umieć to odczytywać. A nie dlatego, że On gdzieś był zmienny, bo On nigdy nie był zmienny i nigdy nie będzie zmienny. Rozumiecie? Nigdy. On nie ma humorów. Księga Ozeasza 6,5. Księga Ozeasza 6,5. Ozeasz 6,5. Dlatego ociosywałem ich przez proroków, zabijałem ich słowami moich ust i moje prawo wzeszło jak światłość. Ociosywanie przez proroków, zabijanie słowem jego ust. Metody wprowadzenia nieodzownych planów B. Kiedy ty nie chcesz przyjmować w prosty sposób nauki Bożej, to następuje wejście B, Boże wejście B, ociosywanie przez proroków i zabijanie słowem jego ust. To znaczy, że zaczynają w twoje życie z o wiele zwiększoną siłą napływać różnego rodzaju informacje, informacje prorocze, różnego rzędu, od różnych ludzi, rozumiesz? Pojawiają się też zjawiska w twoim życiu, które nakierowują cię na odpowiednią drogę, bo to jest dobry Bóg, bo On cały czas walczy o to, rozumiesz, żebyś tą naukę przyjął. Tak? Zdarzają się pewnego rodzaju zjawiska, tak? Które mogą na pierwszy rzut oka wyglądać jako kłopotliwe dla twojego życia. Rozumiesz? Ale one naprostowują Cię. Dają Ci informację, nie tędy drogę. Hej, hej, hej. Spójrz prawdę. Coś niedobrze w Twoim życiu. Coś niedobrze. Coś Ci się cholera nie wiedzie. Oczywiście człowiek co już ma? Kim jesteśmy? Mistrzami w tworzeniu teologii niepowodzenia. Przecież chrześcijanie ewangeliczni to tworzą takie teologie, dlaczego mi się nie wiedzie, że się w głowie nie mieści. To jeszcze nie ten czas. Na przykład. Rozumiesz? A ja mówię, a ile trwać ma ten czas? Ile?
Nie wolno takich rzeczy robić. Jeżeli przychodzą takie naciski, prorocze naciski z różnych stron, zaczyna coś się dziać w twoim życiu, rozumiesz? Widzisz, zaczynasz widzieć, że w ogóle jest, no nie jest dobrze, tak? To proszę cię, zacznij sobie zadawać najpierw takie pytania, tak? Czy ja nie jestem gdzieś na poboczu już? Czy nauka Boża nie została przeze mnie przykryta moją nauką? Czy nie przyjąłem jakiegoś systemu kompromisów? Czy nie wprowadziłem jakiejś formy, która podnosi moją cielesność, a przykrywa duchowość? Czy nie jestem w rowie jakimś, ludzie? To tak się robi. Nie bójmy się tego. W ogóle nie bójmy się, to jest normalna sprawa. Badajmy te rzeczy, zwracajmy uwagę. Ja się temu przyglądam, jak coś mi się nie wiedzie, gdzieś coś się zaczyna dziać, ja się zastanawiam, bo to... Ja wiem, że to diabeł, tylko wiecie, jakie jest moje następne pytanie? Dlaczego? Jak tam wlazł? Jak on tam wlazł, Panie Boże mój? Bo to, że diabeł w porządku, ja walę w niego, związuję go, odpycham, tak? Ale następne moje pytanie w mojej komorze to jest, tatusiu, jak to bydle się dostało? Przecież ja wiem, że on nie ma, przecież pani to nie jest jakaś specjalnie inteligentna postać, te byty demoniczne. No szatan, no to on jest inteligentny, no ale te pospolite byty demoniczne to głąby. Wiem, że to głąby działające na zasadzie po prostu jakby systemu zaspokojenia. Przecież uczyłem was o tym. W ogóle teraz mówię, jak to, kiedy to jakaś choroba przyszła do mnie, jakaś inna zaraza, jakieś problemy finansowe się pojawiają, coś tam. Co to w ogóle jest? No tak? Jakieś problemy relacyjne, takie w ogóle, wiesz, z ludźmi, się to kłócą się ludzie, nie mówią. Ja mówię, co to w ogóle? Jak to jest możliwe? Że ja mam w głowie negatywne rzeczy, że ja patrzę na człowieka w kościele, ja widzę najpierw negatywne rzeczy u niego, a potem pozytywne, dopiero 2% pozytywnych widzę, 98% negatywnych. Mówię, co z moją panią jest nie w porządku? Panie Boże, mówi. Ludzie mówią, mam słowo prorocze, ja, no, tak... Są tacy ludzie, co mają słowo prorocze tylko negatywne, tylko. Cały czas jak mają słowo prorocze, to jest u nich negatywne słowo prorocze. To jest, ja to rozumiem. Istnieje forma korekty, tylko ja często takiego proroka biorę, no nie? I mówię do niego, wiesz co? Pomyślmy troszeczkę o twoim stanie. Bo jak ty widzisz tylko negatywne rzeczy, ja nie mówię, że nie ma tych negatywnych rzeczy. One są, bo jesteś proroczą osobą i ty widzisz je. Tylko powiedz mi, cholera, dlaczego tylko ty widzisz? Bo to mnie ciekawi. Dlaczego ty nie powiesz do mnie że, o też pewnych sferach człowieka, które są pozytywne? Bo ja na przykład widzę i negatywne, i pozytywne sfery człowieka. Kiedy ja usługuję ludziom, to ja biorę pozytywne sfery, biorę negatywne sfery, wykładam je wszystkie, pokazuję, jak to wygląda, jaka jest przeciwwaga, co tu się dzieje, rozumiecie, o co chodzi? No to teraz, no to jak takie klocki wysypiemy na stół, to możemy pracować, tak? Bo tu się okazuje, że ty widzisz, no dobrze, okej, okay, no dobra, tutaj mam takie negatywne rzeczy, ale też mam pozytywne. No. I ja mogę tak działać. A jeżeli prorok widzi cały czas negatywne rzeczy, to ja biorę proroka i mówię, wiesz co, jesteś dobrym prorokiem, ale potrzebujesz uwolnienia, moim zdaniem. Jesteś dobry prorok. Tylko, że coś z twoją duszą jest takiego, że ty cały czas widzisz na czarno. A mówię, wyobraź sobie, że są też inne kolory na świecie. Inne. Nie tylko czarne. Dobrze, jest czarny, ale nie tylko są czarne. I mówię, jak jesteś prorokiem, tak? To teraz przyglądaj się całokształtowi zjawiska. Bo istnieje zasada, nawet już nie zasada duchowa, tylko zasada psychologiczna, że na jedną korektę potrzeba jest 10 pochwał. Żeby w ogóle gostek mógł zafunkcjonować. Rozumiesz, o co chodzi? To nie znaczy, że nie ma być korekt. Ja jestem pierwszy za korektą w ogóle. Tak? Ale chodzi o to, że widzicie, my musimy być czujni na to, czy gdzieś nas coś nie ściągnęło na bok. Nie bać się tego. Bo nawet jeżeli cię ściągnęło, to nic straconego jest. Rozumiesz, o co chodzi? Po prostu uznaj, że cię ściągnęło. Najpierw powiedz, tak, jestem jakby kontra twojej nauce, panie, no. Widzę tutaj, tak? Przepraszam cię, no.
Modlę się teraz i ja chcę wchodzić na normalny tor, bo ja wiem, że to Twoja nauka jest ważna. Boże, ja pozbywam się swoich teologii. Boże, ja pozbywam się swoich dziwacznych objawień, które nie wprowadzają sukcesu do mojego życia. Ludzie na przykład mówią, objawił mi to Pan. Ja mówię, bardzo dobrze, będziesz miał sukces 1000000%. Się Pan nie pomylił. Potem przychodzi człowiek i mówi, nie wiedzie mi się. Ja mówię, rozmawiałeś o tym z Panem? Co tam ci załadował? To objawienie, co tam nie działa? Idź na skargę, złóż petycję. Złóż petycję. No wiesz, no może nie Pan. Ja mówię, no może nie. Cię Bóg by nie wkręcił, tak? Uznaj to. Uznaj, że sobie coś wymyśliłeś. Uznaj na przykład. Ja uznałem wielokrotnie, że sobie coś wymyśliłem. Wielokrotnie. Z czasem, jak się w tym wyćwiczyłem, powiem Wam, i to jest dobra nowina bardzo, że zacząłem coraz mniej popełniać takich błędów, no. Coraz mniej. Ale ja naprawdę walczyłem o te swoje racje kiedyś. Walczyłem. Rozumiecie? Pierwsza Królewska, 6 rozdział, 12-13 werset. Pierwsza Królewska, 6 rozdział, 12-13 werset. Co się tyczy świątyni, którą budujesz, to jeśli będziesz postępował według moich przykazań i moje prawa będziesz wypełniał i przestrzegał wszystkich moich nakazów, postępując według nich, i ja dotrzymam mojego słowa dotyczącego Ciebie, jakie wypowiedziałem do Dawida, sługi ojca, Twojego Ojca. I zamieszkam wśród synów izraelskich i nie opuszczę mojego ludu izraelskiego. Widzicie, nam się wydaje, że przyjęcie Jezusa, ono zwalnia nas z funkcjonowania w Bożych zasadach, ale ono nas nie zwalnia. Ono nas nie zwalnia. Bo widzisz, Jezus, on powtarza te same rzeczy, tylko mówi je już bardzo wprost i jasno. Tu jest napisane tak. Jeżeli ty budujesz Bożą świątynię, jeżeli ty ją budujesz, a kim ty jesteś? Jesteś Bożą świątynią, amen? To są prorocze informacje. To są prorocze rzeczy. Jeżeli ty budujesz swoje życie, to ty musisz funkcjonować w Bożych zasadach i wtedy możesz być pewny, że Boża obecność będzie dla Ciebie dostępna. Bo inaczej ona nie będzie dla Ciebie dostępna. Dalej Duch Święty będzie w Tobie, dalej po śmierci pójdziesz do nieba, ale obecność Boża nie będzie dostępna. Rozumiesz? A jako człowiek twórczy, a wszyscy nimi jesteśmy, zgadnijcie, co sobie zrobimy, wygenerujemy sobie obecność Bożą. I to się nazywa system iluzji. A diabeł kocha iluzję. To iluzjonista. Rozumiesz? I znowu stworzymy swoją naukę jakąś. Jedną, drugą, piątą, dziesiątą. Jeżeli będziesz postępował według moich przykazań, tu nie chodzi o przykazania z Synaju, tu chodzi o prawidła Boże. To mu się nie zmieniło Bogu. To się nie zmieniły Bogu takie rzeczy w ogóle. Moje prawa będziesz wypełniał. Czyli ty będziesz posłuszny temu, co mówią moje duchowe zasady. Jeżeli będziesz posłuszny, będziesz przestrzegał wszystkich moich nakazów, czyli nie wybierzesz sobie jakichś rzeczy i nie powiesz, to jest moje, tylko uznasz wszystko. Wszystko. Kiedy rok temu moja żona przyszła i powiedziała do mnie, Artur, ja chcę ćwiczyć razem z Tobą i chcę, żebyś zrobił mi dietę i ja będę robiła to, co należy. Bardzo dobrze, mówię, to jest bardzo dobrze, że tak chcesz. No i zaczęło się, co się zaczęło? No zaczęła się wojna. Tak? No bo zaczęła się praktyka. Teoretycznie wszystko było pięknie. Chcę zwrócić określoną wagę. Prawda? Chcę tutaj wejść w dietę, chcę się dobrze czuć, chcę mieć lepszą wydajność organizmu. No było pięknie wszystko. W czym? W teorii. Zaczęła się praktyka. Praktyka się zaczęła.
Najpierw z nią usiadłem i powiedziałem: Agatka, pierwszy rok będziesz uczyć się swojego ciała. Ja znam swoje ciało. Ty myślisz, że znasz swoje ciało. A to jest wielka różnica. Masz 40 lat i myślisz, że znasz ciało. Przez najbliższy rok dowiesz się tego, że bardzo mało wiesz o swoim ciele. Dojdziesz do granic swojego ciała i wtedy usłyszysz ode mnie słowo. Będziesz musiała mu zaufać. To słowo będzie brzmiało mniej więcej tak. Idź dalej. Zrób krok. Będziesz mówiła, że nie możesz, a ja będę ci mówił: zrób krok. I dochodziło do tych sytuacji. Dochodziło do tych sytuacji. Ona mówiła: nie mogę. Ja mówię: kłamiesz. Ona: będę wymiotować. Ja mówię: Josie, zżygaj i zrób, co powiedziałem. Zrób, co powiedziałem. Rok poznawała swoje ciało. Poznała fizjologię. Po roku teraz powiedziała tak. Dlatego, że byłam posłuszna temu, co Artur powiedział. Wiem, że te rzeczy działają i polecam je każdemu. Przeszła coś. Rozumiecie, o co chodzi? Opierając się wielokrotnie jedynie na tym, co ja mówiłem, bo ona nie znała swojego ciała. Rozumiecie? A ja znam wydolność. Bo jestem w czymś wiele lat. A teraz sobie wyobraźcie to, że jest święty Bóg, który wie w ogóle wszystko. Wszystko wymyślił, wszystko opracował i wszystko ma w jednym palcu. I teraz ten Bóg podaje tobie jakąś zasadę. Jak myślisz? Czy to jest dobrze przemyślana rzecz? Czy ona posiada jakąś podstawę? Czy ona ma jakieś braki? Ona nie ma żadnych braków, ta zasada. Ona jest skompensowaną formułą prawdy. I Bóg mówi tak: podaje ci to coś. I jeżeli ty to coś zrobisz, to osiągniesz efekt. I rozumiecie? To jest w ogóle petarda. A chrześcijanin potrafi powiedzieć temu wszechmocnemu, wszechwiecznemu, wszystko wiedzącemu Bogu: ty się mylisz, a moja lalka jest prawidłowa, bo ja tak czuję. Czujnik. On tak czuje. I on mówi, że ta prawda to nie, to mam inną to. To mam inną koncepcję. Kiedyś stoję przed takim człowiekiem i mówię do niej tak, mówię jakąś prawdę, a ona mówi: tak, ja to rozumiem, ale. Ja mówię: nie mów do mnie ale. Nie mów do mnie ale. I dalej mówię tą koncepcję. A ona mówi: tak, ja to rozumiem, jestem przecież córką pastora, ale. Ja mówię: zamknij się, zrozum, nie masz racji. Ponieważ prawda Boża jest taka, taka, taka i taka. A ona mówi do mnie: w tobie miłości nie ma. Ja mówię: no weź. No bardzo cię proszę, kurczę, no siedzę tutaj z tobą w ogóle za darmo, no rozumiesz, o co chodzi. Normalnie się bierze 150 zł za 50 minut, no. Cholera, przez pół Polski przejechałem, siedzę z tobą tu za darmo, gadam z tobą, ty do mnie mówisz, że nie mam miłości. No miłości nie mam, no miłości, no ja nie mam miłości do ciebie, no po co ja tu z tobą siedzę? To co ja tutaj w ogóle robię? Mam bardzo bogate życie wewnętrzne, fajną babkę w domu, czyli dwoje dzieci, rozumiesz, o co chodzi. Po co ja jestem tutaj z tobą? Z jakiego powodu z tobą jestem tutaj? Jaki powód? Daj mi jeden powód. Się patrzy na mnie jak sroga w grat. Ja mówię: jeszcze raz mi powiesz, że nie mam do ciebie miłości, to cię obleję wodą. Bo cóż za bzdura, mówię. Przecież ja ci dałem dowód swojej miłości właśnie przez to, że przylazłem do ciebie 400 km i siedzę z tobą tutaj jak ciołek i słucham o twoich problemach, chociaż mam sam zwycięstwo. Ty mi za to nie płacisz, rozumiem, o co chodzi, i ty uważasz, że ja nie mam miłości, tak? No co to jest? Co to ja robię tutaj w ogóle? Ja jestem zboczeniec oratoryjny, czy kto ja jestem, że ja potrzebuję przyjechać do ciebie 500 km się wygadać? Człowieku, mam miłość. Całą Bożą miłość mam rozlaną w moim sercu przez Świętego Ducha. I życie kładę za ciebie. I ja do ciebie mówię, że coś jest Bożą zasadą i pokazuję ci to, a ty do mnie mówisz, że masz swoją koncepcję, to znaczy, że ty kłamiesz. I weź pokutuj. A ja będę cię trzymał za rękę wtedy. A ty pokutuj.
Mów, Panie Boże! Uruchom coś. Duchu Święty. Rozumiecie, dlaczego w Jezusie wzbierał gniew, kiedy oni występowali przeciwko oczywistym prawdom? Rozumiecie, dlaczego Jezus, on w ogóle wstał i mówi, dlaczego tego nie robicie, jak wam powiedziałem? Tyle wam pokazałem, tyle zaprezentowałem, w ogóle dałem wam tyle, a wy co z tym robicie? On się gniewał na to. A ludzie sobie wymyślili Boga, który głaszcze ich po głowie? I mówi, dobrze, rozumiem cię, że nie słuchasz mnie, rozumiem, tak jesteś fajny, nie słuchaj mnie jeszcze, bo pod łaską jesteś i tak cię kocham. I to myślę, taki Bóg jest, takiego Boga nie ma. To jest iluzyjna jakaś chora postać. To diabeł, który przychodzi do ludzi w ich iluzjach. To diabeł przychodzi, Lucyfer. I przedstawia się, proszę ciebie, jako Bozia. Bozia jestem. Człowieku. Wyrozumiała Bozia. Różne mam nazwy. U ciebie nazywam się System Iluzji Zaprzeczeń. U ciebie taką mam nazwę. Bozia. Nie ma Bozi. Nie ma Bozi. Jak nie ma suchej wody, zimnego ognia. Nie ma. To jest takie w ogóle chore, co zrobione jest w ogóle przez człowieka, rozumiecie? To jest chore. I my to jeszcze śmiemy nazywać wolnością. Wolnością, to my tam, wolny jestem. Wolny, jak dzik na zakręcie, jesteś wolny człowieku. Wolność. Będziesz postępował według moich przykazań. Moje prawa będziesz wypełniał. Będziesz przestrzegał wszystkich moich nakazów. Będziesz postępował według moich przykazań, nakazów, a wtedy ja dotrzymam słowa. Mówi. Dlaczego? Co znaczy wtedy? Czy my zasługujemy na coś? Nie, nie zasługujemy. My Bogu drzwi otwieramy. Rozumiecie, o co chodzi? On mówi, dziecko moje, ja wtedy mogę wejść z manifestacją mocy do twojego życia, jeżeli ty będziesz stał na moich prawidłach. Jest taka, nie, kuchnia gazowa jest. Trzeba przekręcić kurek, żeby gaz leciał, tak? Proszę cię bardzo, czy ty jesteś w stanie tam stanąć, proszę ciebie, wyciągnąć ręce nad tą kuchnią? Powiedz, w imieniu Jezusa, płomieniu się pal. Czemu się nie zapali? Nie ma precedensu. A przecież jesteś pod łaską, masz moc. Sorry. Trzeba przekręcić, podpalić czasem, jak od razu jest przy przekręcaniu. Coś tam, jakaś iskra. Ale musisz zrobić ruch. Trzeba odkręcić kran, żeby woda leciała. Rozumiecie? Trzeba coś zrobić. Kobieta jak rodzi, to się musi położyć i rozłożyć nogi. Rozumiesz? A nie robić steper w tym momencie. Bo to nie wyjdzie jej ten poród. Rozumiesz? Wszystko ma określone w ogóle formuły. Tak? Chodzi się na nogach, tak? Dotyka się rękoma, patrzy się oczyma. Wszystko w ogóle jest ustawione w określony sposób. Nie wolno tego zmieniać. Mówiąc, jesteśmy pod łaską. Pozmieniamy wszystko. Bo niwelujesz wtedy naukę Bożą. Rozumiesz? Związujesz Bogu ręce. A potem narzekasz, że nic się nie dzieje. I gdzie ten Bóg? Ja mówię, masz kluczyk do tego Boga. Kluczyk masz. W kieszeni. Możesz wyjąć, otworzyć kajdanki. Księga Ezechiela 20:11. Księga Ezechiela 20:11. Witaj. I dałem im moje przykazania i objawiłem im moje prawa, które, jeżeli człowiek wykonuje, żyje dzięki nim. Co my dzisiaj robimy? My nie żyjemy przez wykonywanie praw z Synaju, tylko my żyjemy z wiary, tak? A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Z wiary w co? Z wiary, tak? W
Boże reguły i zasady, które możemy dzięki Jezusowi wykonać. Możemy się w nich poruszyć. My przez to żyjemy. Przez to żyjemy. Przez to. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, dusza moja nie będzie miała w nim upodobania, mówi ten sam Bóg, który dał ci Jezusa, który umarł za ciebie na krzyżu. Czyli on mówi, że on nie może działać w twoim życiu prawidłowo, jeżeli ty nie wierzysz w to, co on powiedział. Jak on ma to zrobić w twoim życiu? Jak ty masz ustanowione własne prawa. Własne prawa. Własne prawa. Rozumiesz? Nie wolno. To jest zablokowanie sukcesu. A nam chodzi o sukces życiowy. Ludzie, my już nie walczymy o niebo, bardzo przepraszam. Już nie walczymy o niebo, do nieba idziemy i koniec. Ale o życie na ziemi musimy zawalczyć. Bo diabła nie będzie w niebie. Bardzo dobra nowina. Też go nie będzie na nowej ziemi. Na chwilę tam potem wystawił łeb ze studni. Rozumiesz, i będzie myślał, że może zawładnąć wszechświatem. Tak? Się zakołuje i do Gehenny pójdzie bardzo szybko. Natomiast teraz na ziemi funkcjonuje diabeł, tak? I funkcjonuje Kościół. Kościół jest mocniejszy niż diabeł. Ale Kościół w wielu przypadkach jest głupszy niż diabeł. Ja się przyglądam na Kościół, mówię, Chryste jedyny, posiadamy taką moc, ludzie. Wiecie co? Gdyby tylko ludzie na całym świecie, wierzący, odrodzeni z Bożego Ducha ludzie, tak? Zechcieli 10% swoich dochodów systematycznie przynosić do Kościoła, rozumiecie? My byśmy w ogóle przyprowadzili, my byśmy sprowadzili Jezusa w przyszłym tygodniu. Powrót byłby. Powrót. Pojawiłoby się tyle pieniędzy w Kościele, żebyśmy zewangelizowali całą ziemię momentalnie. Tak? Momentalnie. Gdybyśmy tylko zechcieli taką rzecz zrobić. No ale po co się z Boga słuchać? Wiecie, kto opóźnia przyjście Jezusa na ziemię? Kościół. To my jesteśmy fachowcy w tym. On przez nas jeszcze nie wrócił. On nie wrócił. On nie wrócił, bo on ma litość. Nie, on nie wrócił, bo nie ma jak wrócić. Bo jest jasno powiedziane, że ta Ewangelia będzie głoszona po całej ziemi. Rozumiecie, o co chodzi? Jeszcze jest masa miejsc, gdzie Ewangelia nie była głoszona. Rozumiecie? Jak ma być głoszona, że ciebie jak Kościół jest skąd? Bo nie mają swoje prowadzenie każdy. Każdy ma prowadzenie od Bożego Ducha. Rozumiecie? Szok! A przywódcy w ogóle na to nakładają amen. Mówią amen, amen. Jestem bardzo za tym. Mam taką petycję, że każdy człowiek, który chciałby zostać przywódcą chrześcijańskim, powinien przejść przymusowe badania psychologiczne. Jestem za tym. Naprawdę. Rozumiesz? Badania normalne, testy zrobić na inteligencję, czy on w ogóle wie, o co chodzi. Rozumiesz, czy on w ogóle wie, jak się poruszać. Tak, przywódcy na badania. W ogóle. Testy, tam plamy, co widzisz w tej plamie? W ogóle. I okazałoby się, rozumiesz, że wielu z tych ludzi się nie nadaje w ogóle do tego. To nie znaczy, że oni nie są powołani, tylko znaczy, że nie są uzdrowieni. Wiecie, o co chodzi? Uzdrowieni nie są. Dałem im moje przykazania, objawiłem im moje prawa, czyli to w ogóle jest dane. To jest dane. Tego my nie możemy. Człowieku, jak ty powiesz tak, Panie Boże mój, ja chcę jasno i klarownie widzieć zasady twoje. I przecież ty będziesz je widział, proszę cię. Weź tak poproś. To ci oczy zrobi dwójko. Zaczniesz czytać Pismo Święte, od razu ci się zaczną rysować Boże zasady. Zaczniesz się modlić w innych językach, zaczniesz widzieć prawidła Boże. Krok po kroku, miesiąc po miesiącu, rozumiesz, o co chodzi? To wyjdzie do wierzchu, wyjdzie, bo to jest to, czego Bóg chce. On pragnie tego, pragnie, żeby ludzie porzucali ścieżki ludzkie. On tego chce, a nam nawmawiano, że Bóg chce, tak, abyśmy chodzili po prostu rozlaźnięci, wiesz, tacy... To takie kościoły, żeby były. Kurczę. Znowu to chodzi tutaj. Nie? Nie, to nie jest żadna wolność. Księga Izajasza, 30 rozdział. Księga Izajasza, 30 rozdział, pierwszy werset najpierw.
Biada przekornym synom, mówi Pan, którzy wykonują plan, lecz nie mój. I zawierają przymierze, lecz nie w moim duchu, aby dodawać grzech do grzechu. W ogóle biada, mówi synom. Mowa o kim? O synach. To nie jest mowa o nieodrodzonych z Bożego Ducha ludziach. O synach. Mówi biada. I co to znaczy biada? Znaczy mają problemy, no. Już są w problemie, już się załadowali w klops jakiś życiowy, rozumiesz? Ponieważ oni, co oni robią, ci synowie przekorni, wykonują plan, o którym coś wykonują, robią coś, lecz nie mój. Bo to nie moje jest. Ja objawiłem swoje prawa, cele, dążenia, rozumiecie? A oni coś tam robią, coś tam tłupią, coś tam mówią, Pan mnie prowadzi, Pan mnie prowadzi, Pan mnie prowadzi. Wszystkich w kościele Pan prowadzi. Wszystkich. Ale ten werset mówi, biada synom przekornym, czyli oni wejdą w jakiś problem, ci ludzie. Otworzą się na działania diabelskie. Bo wykonują jakiś plan, ale nie Boży. Zawierają przymierze, lecz nie w moim duchu. Czyli oni mówią, przepraszam, mówią, mam przymierze z Bogiem w Chrystusie Jezusie, tak? Tylko, że to jest wszystko tylko nazywnictwo wielokrotnie, rozumiecie? Bo prawo Boże jest określone właśnie w Chrystusie Jezusie. Jak ktoś mówi, Jezus Chrystus jest moim Panem, ja mówię, bardzo dobrze. Nastąpiło klasyczne homologeo po grecku, czyli złożyłeś podpis, deklarację pod tym, że zgadzasz się ze wszystkim, co Jezus Chrystus mówił, czuł i przekazał to w swoich działaniach, tak? Zgadzasz się z każdą jego koncepcją, z każdym działaniem, z każdym poglądem. Rozumiesz? To jest w ogóle wyznać Jezusa jako swego Pana. Wyznać homologeo. Prawda? Czyli masz homologację. Od tego słowo homologacja polska. Oryginał. To jest zgodne z oryginałem. Okazuje się, że o, to ja tak nie myślałem, jak ja myślałem, że Jezus jest moim Panem, to myślałem, że to jest inaczej. Że ja powiem, On jest moim Panem, a następnie po prostu będę żył, jak będę chciał. No niestety. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Wiesz. Często ludzie mówią, to jak ja mam żyć? Powiedz mi, ja mówię, nie powiem ci jak żyć. Ty musisz szukać Bożych prawd, które są jasne w Chrystusie Jezusie. Jasne. W 9 wersecie jest napisane tak, gdyż jest to lud przekorny, synowie zakłamania, synowie, którzy nie chcą słuchać prawa Pana. Duch przekory, demoniczna siła, duch przekory. My wypędzaliśmy ducha przekory z niejednego człowieka już. Rozumiecie? Duch przekory. Duch przekory zajmuje się przekręcaniem Bożej prawdy. On nie wyrzuca z ciebie Bożej prawdy. On tą prawdę nieco nagina i dodaje koncepcję, która jest dla ciebie wygodna. Rozumiesz? To jest duch przekory. Duch przekory to nie jest stricte bunt. Bo bunt to jest jasne wystąpienie przeciwko pewnym prawdom. A duch przekory, on działa tak bardziej podprogowo. On w ogóle wykręca ci pewną rzecz. Pyk! I doda coś twojego. Jezus mówi, nie znamy, Paweł mówi, nie znamy nikogo według ciała. No nie znamy. Taka zasada Boża, nie znamy, nawróciliśmy się z Bożego Ducha. Wszyscy ludzie według ciała to synowie diabła. Wszyscy. Wszyscy. Nie ma ludzi według ciała, którzy są synami Boga. Ja jestem teraz synem Boga. Nastąpił głęboki podział, potężna granica, wielki rów mariański między nami. Rozumiecie, o co chodzi? Ja z Bożego Ducha, oni nie z Bożego Ducha. I po tamtej stronie rowu mariańskiego jest mama, tata, brat, swat. Nie przyszli do Jezusa. Czyli to synowie, nazwij to, synowie diabła. Moja matka, córka diabła. Mój ojciec, syn diabła. Mój brat, syn diabła. Na dzień dobry nazwij to w głowie. Czy to oznacza, że masz przestać się z nimi spotykać? Nie. Nie. Ale do kogo idziesz na kolację? Do dzieci diabła, tak? Trudno to powiedzieć. A przecież logika, tak? To królewska nauka. To jest implikacja, prosto duchowa implikacja. Jezus powiedział, kto by nie wyrzekł się, tak, dla mnie tego, tego. Paweł upiera to w jasną doktrynę. Nie znamy nikogo według ciała, tak? Nikogo.
Co to znaczy nie znamy? Czy ma, to znaczy, że zrywamy kontakty? Nie, dlaczego? Nie musimy zrywać kontaktów. Ale my idziemy jako kto? Jako synowie i córki królestwa. Staję przed mamą, przed tatą i mówisz, kocham cię. Ale to ja mam rację. Nie ty. Ja idę do nieba, a ty do piekła. Bardzo cię kocham. Ale nie pójdę z tobą do piekła. Ale ty możesz iść ze mną do nieba. Przyjmij Jezusa. Jak nie przyjmiesz, to będziesz mieć pozamiatany. I wtedy, kiedy decydujesz, to musisz decydować zgodnie z tą zasadą. Jeżeli masz do wyboru bycie z rodziną duchową, to wybierasz bycie z rodziną duchową, a nie z rodziną cielesną. Dlaczego? No bo to dzieci diabła, tak? A twoja rodzina duchowa to dzieci Boga, tak? Zasady Boże. Ale można do tego, można przekora przyjdzie i tak nagnie to delikatnie, rozumiesz? I wsadzi taki kawałek twojej nagi. I ten kawałek będzie brzmiał w ten sposób, no wiesz, ale jak będziesz tak mówił, to mama mówiła, czy tam mówił do mamy, czy do taty, to oni w ogóle się zamkną na Chrystusa. A gdzie ty masz to napisane w piśmie? A gdzie ty masz jeden przypadek Jezusa? Jeden, daj mi jeden przykład, jeden z Ewangelii, żeby Jezus zastanawiał się nad tym, czy ktoś go rozumie. Jeden przykład. Proszę cię. Nie ma. Bo Boga nie obchodzi, czy ktoś go rozumie. Jedna z zasad sądu Bożego. Nie mieć względu na osobę. Rozumiesz? U Boga jest prosta rzecz. Jak ktoś nie słucha, to znaczy, że nie chce słuchać. Nie chce. To jest miłosne. To są miłosne rzeczy. Tylko nie emocjonalne. Bo miłość jest natury duchowej, a nie emocjonalne. Nie ma tam ani jednego grama emocji. Miłość to nie emocje. Tak? Bo owocem ducha jest miłość, a w duchu nie ma emocji. Tylko w duszy się zaczynają. Tak? Tam nie ma emocji żadnych. Chcę wam pokazuję wam te rzeczy, bo chcę, żebyście o nich myśleli. Jesteśmy dziećmi Boga i naszym dziedzictwem jest sukces. Rozumiecie, ludzie? Sukces. Szczęście prawdziwe. Ale nie możemy go osiągnąć, jeżeli nie będziemy trwali w nauce Bożej i będziemy nauką swoją zaprzeczali prawidłom Bożym. No to leżymy i kwiczymy jak ci ludzie ze świata. Czym się od nich będziemy różnić? No tym, że idziemy do nieba, halleluja. Ale tak samo jak po nich, tak i po nas będzie diabeł jeździł. Rozumiesz, o to chodzi? Jak wał drogowy. Ja nie chcę, żeby po mnie diabeł jeździł na tym świecie. Ja tego nie chcę, ja nie mam zamiaru. W taki sposób życia. Zamierzam żyć w zwycięski sposób. Zwycięski sposób. W zwycięski. Tak zamierzam żyć. Dzisiaj zamieściłem w internecie zdjęcie, chyba on Dwayne Johnson się nazywał, już nie pamiętam. Nasz brat w Chrystusie. Ten taki pakiet wielki. Facet oddał życie Jezusowi. Rozumiecie? Bo uświadomił sobie w pewnym momencie życia, tak? Przecież on w depresji był. Ktoś patrzy na niego, jak on był w depresji, człowieku, wiesz. Tu aktor, wszystko taki, w ogóle wie, cik, wszystko tego, wow, film sensacyjny, gra, człowieku. Ale on był w depresji. I w tej depresji, tak? Postanowił, tak? Przylgnąć do Boga i przylgnął do Niego. Oddał Mu tam swoje życie. I stanął na nogi. I piękną rzecz mówi, bo on mówi w ogóle, że on poznał Boga. I zacząłem nareszcie ciężką pracę. Rozumiecie, co zrobił z łaską? Zużył ją, spożytkowo. Dzisiaj widzimy człowieka, który funkcjonuje w sukcesie. Tak? Jest wzorcem. Głosi, robi prelekcje, jeździ do młodzieży, bo my tylko widzimy go, jak on gra, wiesz, Wszystkich i Wściekłych 8, tak? Ale on jest człowiekiem, który głosi Chrystusa. Dlaczego? On staje przed młodymi ludźmi i on mówi, że ja wiem, jak wygląda prawda, że trzeba się trzymać dróg Bożych. A początkiem jest oczywiście nowe narodzenie. Chcę, żebyście zrozumieli to. To, żebyście się nigdy w tym nie dali zwieść diabłu.
Nie bójcie się tego, to jest normalna sprawa. Ja jestem dla was świadectwem, że można tak żyć. Ja tak żyję i naprawdę jestem szczęśliwym człowiekiem. Mam wspaniałą relację z dziećmi, mam wspaniałą żonę, umawiamy się na randki właśnie w sobotę, mamy z piątku na sobotę, zaraz po ewangelizacji mamy randkę, rozumiesz, mamy w ogóle, no dobrze nam jest. Wszystko nam kwitnie. Mimo, że połowa kościoła chciałaby, żebyśmy zginęli. Rozumiesz? Modlą się o to, tak? Panie, zabierz go. Po prostu, rozumiesz, przeklinają ciebie przez wszystkie w ogóle możliwe rzeczy, tak? Ale ja na przykład w ogóle nie mam z tym problemu. Ja, słuchajcie, słowo honoru, ja w ogóle nie mam urazy do żadnego człowieka, do żadnego. I dzisiaj każdy z ludzi, którzy są przeciwko mnie, tak? Jeżeli on dziś pokutuje w ogóle ze swojego podejścia do prawdy, to ja w ogóle z nim współpracować mogę zacząć. Rozumiesz, ja w ogóle nie mam żadnych, nie mam jakichś takich... Dlaczego? Bo ja trzymając się Bożych prawideł, już stworzyłem charakter. Bo teraz chodząc Bożą drogą, to mi zacznie wytwarzać charakter określony. Ja będę wam na którymś ze spotkań pewnie w przyszłym miesiącu mówił na temat charakteru jeden dzień czy dwa. Tam tworzy się charakter, czyli coś, co jest już stałe w tobie. Stałe. Ty przestajesz się w ogóle bujać w różnych walkach nawet. Wiesz, tylko zostajesz w ogóle. A tu się rozbija o ciebie. Diabeł się rozbija. W ogóle diabeł się rozbija o charakter. Rozumiecie? Rozbijać. Możesz się śmiać w ogóle z tego później. W ogóle co on tam robi, w ogóle on tam coś kręci. Wiesz, się śmiejesz. Nie gromisz nawet już. Nie gromisz. To nie gromisz, bo on w ogóle nie może dotknąć. Rozumiesz? Charakter to jest już widzialna taka siła, której diabeł się boi. Bo namaszczenie to jest niewidzialna siła, której on się boi. Namaszczenie musisz uwolnić. Rozumiesz, o co chodzi? A charakter to jest rzecz widoczna. Tak? To jest widoczna sprawa. Stoisz sobie, jesteś dzielny, w ogóle wiesz, o co chodzi. Takie wnecie zobaczyłem ostatnio fajną rzecz, że w ogóle biegnie słoń, rozpędzony dziki słoń. Nie wiem, czy wy to widzieliście. To mega historia. W ogóle gość to nagrał. Biegnie słoń w buszu i stoi gość, wiesz, taki, tych jakiś nie wiem, to za facet, no nie? Stoi i patrzy i nie rusza się. W ogóle wiesz. I ten słoń, ja mówię, w ogóle przebiegnie po nim słoń czterotonowy. I jest taki moment, że ten słoń zaczyna hamować. On hamuje normalnie. Staje przed tym facetem jakieś ze 3 metry i trąbą i macha w ogóle, wiesz. A on stoi, ten facet się patrzy na niego. Nie drgnął. A ja mówię, o Boże. I Duch Święty mówi, tak wyglądasz w duchu, tak? Kiedy masz ugruntowany charakter w Chrystusie. A tak zachowuje się diabeł. Musi się zatrzymać. Nawet nie podejdzie. Ten słoń, on był zdziwiony. To była postać, która przed nim nie uciekła. On stał i się patrzył, ten facet. W ogóle broni nie podnosi. On stoi w ogóle, wiesz, się patrzy. I ten słoń pomachał, odszedł. Szok. Wiesz, to jest dla mnie mocne, bo ja wiem, co my możemy osiągnąć, ale jak my mamy te rzeczy osiągać? My musimy trzymać się dróg pańskich. My musimy wybić sobie z głowy to, że mamy prawo do własnych praw. Przyszedłeś do Chrystusa? Koniec. Jesteś niewolnikiem Boga. Weź się pod tym, podpisz rękoma i nogami. Przestań miotać się w tym. Przestałeś być niewolnikiem diabła, ale stałeś się niewolnikiem Boga. Ludzie, czy w ogóle wiecie, że nie istnieje coś takiego jak niepodleganie komuś? Na ziemi takiego czegoś nie ma. Zawsze od kogoś zależymy. Zawsze zależymy. Jak nie zależymy od diabła, to zależymy od Boga. Wolność w Chrystusie polega na tym, że przestajemy zależeć od diabła. Diabeł nad nami nie panuje już. Demony nie panują. Rozumiecie? Egocentryzm nie panuje, ale zaczynamy zależeć od Boga. I to jest co ciekawe, tą zależność trzeba samemu wybrać.
Bo diabeł to cię gwałci. On przychodzi i mówi, musisz być ode mnie zależny. On ci ładuje grzech, on ci ładuje nałogi, on ci naładuje różnego rodzaju perwersje, on ci ładuje uzależnienia, rozumiesz? A Bóg nie. Bóg stoi, wyzwala cię z tego kotła, stoi i czeka, aż ty przyjdziesz, skłonisz się przed Nim. Rozumiesz, o co chodzi? Skłonisz się. Wtedy On podnosi cię, tak? Uznaje w tobie rycerza i partnera, tak? A ty uznajesz jego prawa. Tak to wygląda. I sobie razem idziecie później przez te życie. On ci błogosławi, a ty się nie buntujesz. I tak sobie przez życie idziecie. Tak? To jest chodzenie z Bogiem. Chodzenie jego drogą. Jego drogą. A ludzie, którzy nie chcą się po tym dziwią, zdziwiony jest. Dlaczego to się stało? Z Bogiem chodzę. Ja mówię, człowieku, nie chodzi z Bogiem. Byś z Bogiem chodził, to byś tak nie miał. Rozumiesz? Byś nie miał tak. Jakbyś słuchał Boga. Ludzie, ile ja bym rzeczy w ogóle w życiu by mi się nie przydarzyło złych po nawróceniu, gdybym ja się Boga słuchał. Ja po latach nieraz sobie przypominałem, jak Bóg do mnie mówił. Mówił do mnie Bóg. Ostatnio mój przyjaciel, znaczy ostatnio, no to nie ostatnio, ale no nie wiem, nawet blisko rok temu to mogło być. Powiedział do mnie tak. Wtopiłem pieniądze. Ja mówię, jak wtopiłeś? No mówi, oszukali mnie tam na, już nie pamiętam, na ile go tam oszukali. Na 30 tysięcy chyba. Ja mówię tak. Jak to się stało, że cię oszukali? Nie posłuchałem Boga. Na początku, jak doszło do tego oszustwa, myślałem, że diabeł ukradł mi pieniądze, nie? Ale zacząłem się modlić w innych językach. I ja zobaczyłem, że tu nie chodzi o to, że to jest opresja diabelska. Bóg powiedział do mnie, nie wchodź w ten interes. Ale było to tak subtelne, że to zlekceważyłem. Już byłem nad kreską, szedłem jak przecinek, tak? Uważałem, że ja już w tej chwili wszystko ogarniam. Moje komory stały się płytkie. Już nie byłem w takiej głębi relacyjnej jak kiedyś. Ale pamiętam właśnie ten wieczór, kiedy powiedział do mnie: nie wysyłaj tych pieniędzy tam. Rozumiesz? Ale on to zrobił i stracił. Zawsze tracimy przez to, że nie chodzimy Bożymi drogami. Zawsze. Zawsze. Proszę Was, żebyście przyjrzeli się tym rzeczom. Chcę, żebyś przeanalizował po dzisiejszym dniu różne rzeczy z Twojego życia. Przeanalizuj je. Weź sobie po prostu na warsztat te rzeczy. Nie bój się tego. Bóg jest z tobą. Bóg jest z tobą w tym wszystkim. On nie jest gdzieś obok. On nie oczekuje, że ty coś mu pokażesz, że zaimponujesz mu, że coś. On nie chce tego. On chce współdziałać z tobą, ale on potrzebuje tego, żebyś ty obejrzał, czy nie wprowadzasz swoich nauk do życia. Może się nauczyłeś tego poprzez życie, które prowadziłeś, kościoły, w których byłeś, relacje i tak dalej. Może brądzisz jeszcze tych rzeczy strasznie, tych nauk swoich. Przyjrzyj się temu.